serdecznie na konferencji prasowej Nowej Lewicy. Dzisiaj rozpoczynamy oficjalnie z przytupem kampanię wyborczą do Sejmu. Jest z nami kandydat na posła Nowej Lewicy, pan Łukasz Kowarowski. Są z nami radni, są z nami członkowie Nowej Lewicy w Grudziądzu. Pierwszy głos zabierze pan Łukasz Kowalewski. Dobra. Chciałbym potwierdzić swój udział w najbliższych wyborach parlamentarnych, wyborach do Sejmu. W piątek zostały zatwierdzone listy kandydatów do Sejmu, także oficjalnie, tak jak ostatnio się wypowiadałem, że nie było to jeszcze pewne. Dzisiaj mogę stuprocentową pewnością opowiedzieć, iż będę na liście Lewicy w okręgu numer 5 kandydował z pozycji numer 3. Szanowni Państwo, pytanie, które sam sobie zadawałem, dlaczego kandyduję? I chciałbym z Państwem się takimi refleksjami podzielić, tak? Jako obywatel, jako mieszkaniec, jako samorządowiec. Pierwsza rzecz to, co się w ostatnich latach w Polsce stało. Nastąpił taki podział społeczeństwa, taka polaryzacja, która mi przypomina ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Trump podzielił społeczeństwo amerykańskie niemal identycznie, jak teraz to zrobił Jarosław Kaczyński. Ja się na to nie godzę, tak? Bo możemy mieć różne zdania, ale powinniśmy jednak potrafić rozmawiać. A dzisiejszy dialog przypomina mi dialog w kampanii wyborczej, który miał miejsce w kadencji 2005-2007, kiedy to Samoobrona z PiS-em mówiła językiem rynsztoku. I do tego zmierzamy w tej chwili. Na to się nie godzę. Jako Łukasz Kowarowski, mieszkaniec Polski, tak? To, co zrobiono kobietom. Tysiące, setki tysięcy ludzi na ulicy. Piekło kobiet. Klauzula sumienia. Kolejna rzecz, która, że tak powiem, nie cementuje społeczeństwa, a dzieli społeczeństwo. Nie będę wspominał już o zdewastowanych sądach, tak? O skazywaniu osób, że tak powiem, na podstawie poszlak, pomówień. Przede wszystkim dobieranie się do osób, które pełnią stanowiska polityczne, stanowiska nieznadania partii Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jako samorządowiec, dlaczego uważam, że trzeba startować? Ponieważ w tej kadencji naszego samorządu, dam tu przykład Grudziądza, naszego miasta ukochanego, w jaki sposób nasz samorząd był upiony z dochodów własnych. Tak? Przede wszystkim z podatku PIT. W ostatnich kilku latach niemal 116 milionów złotych mamy ubytków z tytułu dochodów podatku PIT. Szanowni Państwo, i dzisiaj okazuje się, że w trakcie kampanii wyborczej mamy najazd, do czego oczywiście mają prawo, tak? Bo uważam, że każdy ma prawo, ale my mamy prawo też mówić o tym, jak wygląda sytuacja ekonomiczna miasta i dlaczego tak wygląda. Ile nam pieniędzy, że tak powiem, zabrano z kieszeni, a ile teraz się nam chce oddać, mówiąc, że się daje. Ale wrócę jeszcze do jednej rzeczy, tak? Mówiłem tu o łupieniu samorządów z podatku PIT, tak? Ale ważną rzeczą jest przede wszystkim także to, w jaki sposób te pieniądze są dystrybuowane, tak? Ja bym, nie będę może przytaczał wielu przykładów, tak? Ale spójrzcie sobie, drodzy Państwo, na miasto Rypin, gdzie burmistrzem jest pełnomocnik PiS-u na okręg wyborczy numer 5 i miasto Grudziądz. Ile i jakie środki finansowe płyną do tego miasta, a jakie płyną do naszego miasta. Naprawdę z tym się nie godzę, tak? Bo ja potrafię zrozumieć, że są określone sympatie polityczne, tak? Ale na tym nie mogą cierpieć mieszkańcy Grudziądza, a cierpią na tym i to bardzo. Dzisiaj jest 840 dzień bez KPO. Bez KPO. Rozumiem, że te pieniądze nie są potrzebne przynajmniej politykom PiS-u. Doskonale pamiętam, jak bodajże chyba poseł Suski mówił, że on na chleb i na masło ma, także nie potrzebuje tych pieniędzy. On może nie potrzebuje, ale Grudziądzanie tego potrzebuje. Grudziądzanie, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, mieszkańcy całej Polski. Oni może nie, ale my tak uważamy. I teraz do kolejnej sprawy chciałem przejść. Do tego, iż jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Uważam, że jesteśmy na samym początku tej kampanii wyborczej, tak? I ja bym chciał mieszkańców Grudziądza uczulić na to,
żeby się w tej kampanii nie łapali na tanie chwyty Prawa i Sprawiedliwości. Bo dzisiaj, w cudzysłowie, okazuje się, że nagle dostajemy 44 miliony subwencji z rezerwy budżetu państwa. Powtarzam, 116, prawie 120 milionów nam zabrano. Do tej pory, jeżeli te pieniążki, o których już się pisze, 44 miliony wpłyną, to dostaniemy z powrotem 78, a gdzie kolejne 34? Przez 3 lata nam zabrano. Pamiętajmy o tym, że przez te 3 lata, od 2021 do 2023, inflacja wynosiła 33%. Ja bym prosił, żeby rząd wspaniałomyślnie oddał nam te pieniądze, bo zabierał cały czas i zabiera. Kolejnym przykładem, dlaczego jako samorządowiec jestem zdesperowany do tego, żeby kandydować i, że tak powiem, włosy rwać, robić wszystko, żeby pracować na wspólny sukces bloku opozycyjnego. Szanowni Państwo, w 2021 roku miasto Grudziądz dołożyło do edukacji i opieki społecznej 138 milionów złotych. W 2022 było to 169 milionów złotych, ponieważ dbamy o mieszkańców, o tych, którzy potrzebują pomocy i o tych młodych, którzy potrzebują edukacji. W tym roku prognozowana jest kwota 207 milionów złotych. Odpowiem Państwu na pytanie, zgadnijcie, ile to jest łącznie przez 3 lata. To jest około 515 milionów złotych. Te 515 milionów złotych starczyłoby nam na to, żebyśmy wyzerowali szpital, żebyśmy pokryli zobowiązania i długi szpitala. Szpital byłby bez długu, ale Państwo wspaniałomyślnie nam przez 3 lata dało o pół miliarda złotych mniej środków na opiekę społeczną i na edukację. Także myślę, że start w tych wyborach wszystkich sił opozycyjnych, Lewicy, Platformy, Trzeciej Drogi, myślę, doprowadzi do tego, że uda nam się, że tak powiem, skończyć z partią, która popiera tylko samorządowców i samorządy te, w których rządzą. Dziękuję, abym oddał w tym momencie głos. Panu Grzegorzowi Niedzielskiemu, tak? Panie radny, proszę. Prosimy dwa zdania. Kandydatura Łukasza Kowalskiego jest jak najbardziej wskazana. Jest osobą znaną w Grudziądzu i w okolicy. Wiele zrobił dla Grudziądza. Walczył o transport grudziądzki, o NZK, o inne sprawy. Jest konsekwentny, a w Sejmie powinny być wszystkie partie, szczególnie opozycyjne, do obecnej władzy, żeby przebić się ze swoim głosem. Dlatego zwracam się do mieszkańców Grudziądza i nie tylko o głos oddany na lewicę, na Łukasza Kowalskiego. W zdaniach Państwu opowiem, jak będzie kampania wyborcza wyglądać, bo ta kampania jest krótka de facto, więc musi być dynamiczna. Jest dynamiczna formacja, więc będzie dynamiczna kampania. W zasadzie mamy kampanię rozpisaną na dzień po dniu. Zbieramy podpisy pod listą poparcia Lewicy. Stawiamy na media społecznościowe, stawiamy na bezpośredni kontakt z mieszkańcami. W zasadzie na każdą formę kampanii będą billboardy, będą spoty telewizyjne, będą ulotki oczywiście, będą też niespodzianki, które pokażą tutaj naszego kandydata z tej prawdziwej strony, to znaczy jako skutecznego, dynamicznego człowieka, który zrobił wiele dla swojego osiedla, dla swojego okręgu, z którego startował. Także dynamika, różnorodność, media społecznościowe, ulotki, być może gazeta. Będziemy naprawdę bardzo widoczni w tej kampanii wyborczej. Jak nam się nie udało, co zrobić, żeby tym razem ten wynik był lepszy albo na tyle dobry, żeby do tego sami wejść? Jak jest? Znaczy, przede wszystkim, szanowni Państwo, wiecie o tym, że w ostatnich wyborach kandydowałem z ostatniego miejsca, tak? Dzisiaj myślę, że jest to też ocena kolegów partyjnych, którzy uznali, że
zasługuje na to, żeby kandydować z trzeciego miejsca. Jak wiemy, miejsca 1-3 są już miejscami, które są, dają duże prawdopodobieństwo, że do tego parlamentu się można dostać. Natomiast co zrobić, żeby dostać więcej, tak? Powiem tak, może nieskromnie, ale dam przykład mojego kandydowania do Rady Miejskiej od 2010 roku. Tak? Wtedy pierwszy raz kandydując nie udało mi się też dostać do Rady Miejskiej, ale otrzymałem 450 głosów, to był 13 wynik w mieście. Po 4 latach, w 2014, ten wynik już wynosił 700 głosów. Tak? W ostatnich wyborach wiemy najlepszy wynik w historii samorządu grudziąckiego po 90 roku, ponad 1800 głosów. Także dzisiaj pani redaktor nie odpowiem, ile głosów mogę otrzymać. Wiem jedno, że do tej pory to, co robiłem przynajmniej w moim okręgu, pokazywało, że zdobywałem coraz większe zaufanie mieszkańców i mam nadzieję, że tak samo będzie, jeżeli chodzi o wybory do parlamentu. A na ile mandatów Lewica liczy? Lewica liczy na 2 mandaty. Tak jak jest gdzie teraz. Gdzie jest pan Kwiatkowski, który przecież... Gdzie jest pan Kwiatkowski, to myślę, że pytanie do władz krajowych. Mhm. No, pan Kwiatkowski swego czasu, że tak powiem, wyznawał inną filozofię bytu Nowej Lewicy, z którą się większość władz naszych zwierzchnik nie zgadzała, no i nasze drogi się po prostu rozeszły. A czy na liście Lewicy jest tylko jedno nazwisko z Grudziądza? Znaczy nie, także są inne nazwiska z Grudziądza, jest chociażby dzisiaj nieobecna Faustyna Wyżga, która będzie kandydowała z 20 miejsca i jeszcze jest pani Dworakowska, ale bodajże chyba z 17 miejsca, nie chciałbym na 100% teraz potwierdzać, ponieważ te listy dostałem. Trzy osoby z Grudziądza są jako mieszkańcy Grudziądza, o tak bym powiedział. 3 mieszkańców Grudziądza kandyduje na listach Nowej Lewicy. I jaka jest ta lista według Łukasza Kowalewskiego? Znaczy trudno mi jest powiedzieć, jaka według, to znaczy według mnie, ale powiem, powiem tak, tak. No przede wszystkim są zmiany na tej liście. Wtedy liderem był Robert Kwiatkowski, którego dzisiaj już nie ma, który tym liderem do końca się okazało, że nie był, ponieważ wicelider pani, nasza koleżanka Joanna Schering-Wielgus, no można powiedzieć, dwukrotnie lepszy wynik z gorszego miejsca zrobiła, otrzymała dzisiaj, co jest oczywiste, zresztą widać, tak, w mediach ogólnopolskich, z aktywności Anny Schering-Wielgus, jest naszym niekwestionowanym liderem i uważamy, że będzie niesamowitą lokomotywą nie tylko w okręgu numer 5, ale także w całym województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast jeżeli mówimy o innych osobach na listach, no to uważam, że w naszym okręgu postawiliśmy na samorządowców. Tak? Na drugim miejscu jest Piotr Kowal, który jest przepraszam, przewodniczącym Rady Miejskiej Włocławka, na trzecim, tak jak ja mówiłem, przewodniczący naszej rady. Na 5 miejscu jest wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej z Włocławka, Joanna Hoffmann-Kupisz. Na 7 miejscu jest Marek Job, który jest od 2 kadencji radnym miasta Chełmża. Także tych samorządowców troszkę jest i myślę, że praca w tych ośrodkach spowoduje to, że uda nam się obronić te 2 mandaty, chociaż no wszystko w rękach wyborców jakoś. No ale dzisiejsze sondaże Onetu pokazują, że Lewica traci prawie 2%, na dzień dzisiejszy 7,1% w skali kraju, więc daje to praktycznie tylko 1 mandat, więc tracicie w okręgu wyborczym. Co zrobić, żeby to poprawić? Znaczy, może tak, tak? Ja dzisiaj widziałem te sondaże. Ostatni sondaż tej sondażowni pokazywał Lewicy 10,7%, tak? Ja widziałem inne sondaże sprzed kilku dni, gdzie jest 9,1. Patrzę na średnie sondaże. Średnie sondaże Lewicy to są na dzień dzisiejszy na stronie e-wybory.eu. Można sprawdzić 9,2%. Bierzemy tu pod uwagę błąd statystyczny. Oczywiście, że w jedną i w drugą stronę to się może, że tak powiem, troszkę kołysać. Niemniej z badań, którymi dysponuje nasz zarząd krajowy partii, wynika, że mamy w granicach 9-10% dzisiaj. Mamy po prostu nadzieję, że w ciągu 2 miesięcy tej kampanii uda nam się osiągnąć wynik, który mieliśmy w poprzednich wyborach, to było 12% w skali kraju. To się przełożyło na 16% w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast w Grudziądzu to 12% w skali kraju dało 20% w Grudziądzu. Także w Grudziądzu też liczymy na wynik, który będzie oscylował w granicach 20%.
praca, praca, jeszcze raz praca, bo sondaże są sondażami. Jak pan redaktor doskonale sobie zdaje sprawę i śledził zapewne poprzednie wybory parlamentarne, to PSL-owi dawano 6%, tak? No, partia skończyła z wynikiem 9%, także kampania będzie decydująca i sondaże niejednokrotnie można, że tak powiem, mogą się mocno rozmijać. Na przykład tego podam panu jeszcze jeden wariant, kiedy to w 2015 roku Bronisław Komorowski wedle jednych z mediów miał przed wyborami 50,4%. No, okazało się, wiemy, kto wygrał wybory, także z dystansem do tych sondaży.